Rednekowi wydawało się, że niszczenie cudzego mienia jest zabawne. Na szczęście mój ojciec dał mu porządną nauczkę. Wydarzyło się to dawno temu, ale nadal jest tak samo zabawne. Mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych moja rodzina mieszkała na wsi, w drewnianej chacie, postawionej na dziesięciu akrach ziemi. Od miasta dzieliło nas jakieś dziesięć minut drogi. Nie było to totalne zadupie, ale w tle czasami przygrywało banjo. Na końcu naszego półkilometrowego podjazdu znajdowała się jedna z tych dróg, która technicznie rzecz biorąc jest autostradą stanową. Każdego ranka schodziłem na dół, czekałem na autobus, a gdy wracałem, brałem pocztę i zanosiłem ją do domu. Wszystko zmieniło się pewnego poniedziałkowego poranka. Jak zwykle wyszedłem na zewnątrz, ale nigdzie nie mogłem znaleźć naszej skrzynki pocztowej. Po bliższej inspekcji doszedłem do wniosku, że ktoś wyrwał ją z ziemi. Ojciec nie był z tego powodu zadowolony. Pojechał pogadać z szeryfem, który mieszkał w odległości półtora kilometrów od nas. Okazało się, że to nie pierwszy taki przypadek. Podobne incydenty zdarzały się już od miesięcy. Ktoś łapał skrzynki na łańcuch i wyrywał je z pomocą swojego samochodu. Szeryf podejrzewał gościa mieszkającego niedaleko, który jeździł ogromnym samochodem z napędem na cztery koła. Zazwyczaj skrzynki znikały w sobotnie i niedzielne noce, a ludzie dowiadywali się o tym dopiero rano. Wyglądało na to, że im ładniejsza skrzynka, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie zniszczona. Niektórym obrywało się po kilka razy. Ludzie stosowali rozmaite metody, żeby to powstrzymać. Zakopywali swoje skrzynki głębiej, umacniali je drewnem i tym podobne. Jednakże dla tego dupka była to część zabawy. Piasczysta gleba nie stanowiła żadnego wyzwania dla jego potężnego samochodu, dlatego skrzynki znikały raz za razem. Dopiero mój ojciec postanowił raz na zawsze dać Gnejkowi nauczkę. Jest on hutnikiem z tytułu inżyniera. I dyplomem ukończenia studiów. Cechuje go niedźwiedzia postura i przedramiona większe od moich cholernych nóg. Większość ludzi, patrząc na niego, nigdy by nie pomyślała, że ten postawny facet jest tak naprawdę wspaniałym, genialnym człowiekiem. Zawsze stara się zachować spokój i niełatwo wyprowadzić go z równowagi, ale gdy już to zrobisz, to nawet Bóg ci nie pomoże. Ojciec postanowił udać się do sklepu z artykułami domowymi, gdzie zakupił najładniejszą skrzynkę pocztową, jaka była na stanie. Następnie zamontował ją na 2,5 metrowym cylindrze z hartowanej stali narzędziowej o średnicy 7,5 cm. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Po wykopaniu dziury, w której umieścił swoją konstrukcję, wszystko zalał betonem szybko wiążącym. Na sam koniec, aby upewnić się, że gnojek na pewno złapie przynętę, ojciec skorzystał z kilku pasków drewna, żeby zakryć stalowy rdzeń swojej skrzynki zagłady. Zagruntował je i pomalował, aby wyglądały jak standardowy 10-centymetrowy słupek. Nawet mama przyłączyła się do zabawy i całość udekorowała kwiatkami i innymi duperelami. Nasza skrzynka miała być najbardziej kusząca, jak to tylko możliwe. Nie minął nawet tydzień, a nasz plan wypalił. Wyszedłem rano do szkoły i spostrzegłem naszą skrzynkę pocztową dokładnie tam, gdzie powinna być. Tuż obok niej leżał dziesięciometrowy łańcuch i wyrywany wraz ze śrubami hak holowniczy. Cudownie było to zobaczyć. Wezwaliśmy szeryfa, który prawie umarł ze śmiechu, gdy to zobaczył. Natychmiast udał się do domu faceta, którego wcześniej podejrzewał, i porównał uszkodzenie jego samochodu z tym, co właśnie zobaczył. Ciekawostka. Zniszczenie cudzej skrzynki pocztowej to przestępstwo federalne. Oznacza to, że karą jest więzienie federalne, a nie jedno z tych przytulnych stanowych. Biuro szeryfa nieoficjalnie nagrodziło tatę kilkoma skrzynkami piwa i dziczyzną. Do tego każdy zastępca w mieście pokazywał mu kciuk w górę, ilekroć się z nim mijał. Członkowie mojej grupy próbowali mnie z niej wyrzucić po tym, jak odwaliłem za nich 60% roboty. Wydarzyło się to około 12 lat temu, gdy studiowałem inżynierię lotniczą. Większość osób, które ukończyły studia, pewnie zdaje sobie sprawę ze stosowania chciwych technik legislacyjnych, na których skutek trzeba brać udział w niepotrzebnych kursach, żeby móc odebrać dyplom. Jednym z takich kursów przygotowanym dla mojej klasy były zajęcia z biznesu. Serio, można by pomyśleć, że akurat ci ludzie zrozumieją, że większość inżynierów w ogóle nie zajmuje się stroną biznesową. Na szczęście kurs prowadził nauczyciel, który rozumiał, że w ogóle nas to nie interesuje. Przyznam, że zawsze byłem kujonem, który uwielbiał zdobywać dobre stopnie. Jeśli czegoś nie rozumiem, z całych sił staram się to zmienić. Wspomniane zajęcia wprawiały mnie w osłupienie przez jakiś czas, a potem ogłoszono projekt, który miał stanowić 50% naszej oceny końcowej. Nasza uczelnia nie była duża, a klasa składała się z ponad 30 osób. Zostałem przydzielony do pracy z trzema osobami, które znałem z innych lekcji. Już od samego początku nie mogliśmy się dogadać. Dwie osoby pamiętały mnie z zajęć z rachunku różniczkowego, które ledwo zaliczyły. W przeciwieństwie do nich, ja poradziłem sobie bez problemu. Wiedząc o tym, postanowili zrzucić na mnie swoją część pracy, ponieważ mieli świadomość, że nie pozwolę sobie na porażkę. Mieli rację. Z początku miałem nawet towarzyszkę niedoli, która starała się wziąć sprawy w swoje ręce, żeby doprowadzić do końca ten wstrętny projekt z przedmiotu, którego nie rozumieliśmy. Naprawdę można było na niej polegać, a przynajmniej przez jakiś czas. Niestety była również podatna na manipulacje. Nasi dwaj leniwi towarzysze zaczęli wywierać na niej ogromną presję, żeby pozwoliła im zaprezentować projekt, mimo że nic przy nim nie zrobili. Gdy w końcu nadszedł dzień prezentacji, totalnie się rozchorowałem i zostałem poddany kwarantannie z powodu zapalenia oskrzeli. Udało mi się napisać wiadomość do nauczyciela, ale nie zdała się ona na nic. Dwumnie robom udało się zdobyć prezentację od biednej, zmanipulowanej dziewczyny i zaprezentować ją przed klasą. Po wszystkim oświadczyli, że musieli wszystko robić sami, a ja unikam zajęć, bo boję się konsekwencji. Początkowo dostałem jedynkę za projekt i cholernie się wkurzyłem. Przeszło mi, gdy uświadomiłem sobie, że jedną z części zadania było sporządzenie pisemnego raportu, którego jedyny egzemplarz znajdował się u mnie, ponieważ to ja go napisałem. Poszedłem więc do nauczyciela ze wszystkimi notatkami i raportem, aby poprawić ocenę, na którą zapracowałem, i wtajemniczyć go we wszystko. Zgodził się mi pomóc, ponieważ uznał to za zabawne, a i tak planował ich zawiesić za oszukiwanie. Prywatnie planowałem na nich zemstę, ale publicznie nigdy nie istniał żaden raport. Kiedy wróciłem na zajęcia, koledzy z klasy, którzy próbowali przypisać sobie wszystkie zasługi, zaczęli domagać się moich notatek. W większości przypadków chorobliwie słodkim głosem odpowiadałem im, że przecież nic nie zrobiłem. Potem zmienili taktykę i zaczęli udawać moich kumpli. Twierdzili, że tylko się wygłupiali i obiecali, że powiedzą profesorowi, że coś tam zrobiłem, żebym miał możliwość zaliczenia przedmiotu. Najwidoczniej odpowiadałem kamienną ciszą, ale w końcu powiedziałem im, że wolę pójść na dno niż pozwolić im zdać. Sytuacja eskalowała do takiego stopnia, że moi ukochani koledzy dobijali się do drzwi mojego pokoju w akademiku o najdziwniejszych porach, popychali mnie na korytarzu i kradli mój plecak oraz zeszyty, żeby samemu znaleźć raport. Jeden z nich miał nawet czelność poprosić moją współlokatorkę, żeby pozwoliła im przeszukać nasz pokój, bo rzekomo zapomniałem przynieść notatki na zajęcia. W następnym semestrze miałem już nowego współlokatora. Punktem kulminacyjnym mojej zemsty był ostatni tydzień zajęć. Przetrzymałem ich przez miesiąc, nie mówiąc żadnemu z moich kolegów z grupy, co zrobiłem. Upłynęło już tyle czasu, że nawet gdyby teraz oddali raport, i tak byłoby za późno. Nawet przez myśl im nie przeszło, żeby sporządzić własne sprawozdanie. Dziewczyna, która pomagała mi przy projekcie, wpadła w histerię, ponieważ bała się, że obleje. To było dokładnie to, na co czekaliśmy z nauczycielem. W końcu zdecydował się oddać nam raporty. Dwa nieroby piorunowały mnie wzrokiem, gdy nauczyciel wręczał notatki pozostałym grupom w klasie. Na samym końcu zatrzymał się przy ich ławce. W ręku trzymał coś, co wyglądało na jeden dodatkowy raport. Przez ich twarz przemknął promyczek nadziei, który zgasł tak szybko, jak się pojawił. Nauczyciel położył przed nimi pojedynczą kartkę. Po czym podszedł do stolika dziewczyny, która pracowała razem ze mną i położył przed nią gotowy raport. Musiałem odjąć kilka punktów za nieuczciwość, ale Ty i twój partner poradziliście sobie przyzwoicie. Stwierdził, zanim wrócił do biurka. Moja koleżanka z grupy w końcu zdała sobie sprawę, co zrobiłem. Dostaliśmy tylko 82 punkty, ale to i tak o wiele lepsze niż zero, które otrzymał leniwy duet. Starannie udokumentowałem nękanie, którego dopuściły się wobec mnie te dwa gnojki, i upewniłem się, że mam świadków, którzy widzieli przynajmniej część tego, co mi robili. Dwa dni po otrzymaniu informacji o oblaniu para idiotów miała nowy problem. Przekazałem dowody administracji naszej uczelni, a nauczyciel zgłosił oszustwo. Szkoła trochę poszprała i odkryto, że ów duet sprawiał kłopoty już od jakiegoś czasu. Ponadto wielu uczniów zgłosiło podobne problemy dotyczące kradzieży ich pracy. Finalnie, sprawiedliwość dosięgła dwóch nierobów i zostali wyrzuceni ze szkoły. Starsza menadżerka kazała mnie zwolnić. Odebrałam jej wszystko i napawałam się moją słodką zemstą. Parę lat temu zostałam zatrudniona przez pewną firmę na stanowisko asystentki kierownika. Miałam idealne kwalifikacje do tego zawodu. Właściciel rzadko był na miejscu, ponieważ miał pod sobą kilka innych firm. Zakład był więc prowadzony przez główną menadżer, która odpowiadała za moje zatrudnienie, ale która również pracowała na drugą zmianę. W związku z tym rzadko kiedy miałam z nią bezpośredni kontakt, ponieważ przypadła mi pierwsza zmiana. Przydzielono mnie do Ewy, której zadaniem było przeprowadzenie mojego szkolenia. Ewa była kierowniczką i pracowała w firmie od pięciu lat. Nasz trening trwał parę dni, a potem zostałam sama, mimo że nasze zmiany nachodziły na siebie i widziałyśmy się kilka razy w tygodniu. Żyłyśmy w przyjaznych stosunkach, ale nigdy nie byłyśmy szczególnie blisko. Po kilku miesiącach zaczęłam spisywać się naprawdę dobrze, a nawet udało mi się wdrożyć kilka nowych procedur, które miały pomóc zwiększyć sprzedaż. Ewie nie do końca się to podobało. Poprawiała moje najdrobniejsze błędy i korzystała z każdej okazji, żeby przypomnieć mi, że to ona mnie przeszkoliła. Nie miało to jednak dla mnie znaczenia, w końcu nie była moją szefową. Zgłosiłam sprawę do głównej menadżer i starałam się ją ignorować. Niestety nie byłam świadoma, że Ewa nie tylko była blisko z kierowniczką, ale również pracowała razem w innym miejscu przez 10 lat. Pewnego dnia pod koniec zmiany główna menadżer zaprosiła mnie na rozmowę. Powiedziała mi, że nic z tego nie będzie, ponieważ po sześciu miesiącach nadal popełniam błędy, których nie powinnam już popełniać. Poprosiłam o przykłady. Kilka z nich dotyczyło drobnych spraw, o których wspominała Ewa, ale większość z nich była kłamstwem. Próbowałam walczyć o swoje, ale było jasne, że zostałam wrobiona. Postanowiłam skontaktować się z właścicielem firmy, bo i tak nie miałam nic do stracenia. Współczuł mi, ale powiedział, że powierzył główny menadżer prowadzenie firmy i musi poprzeć jej decyzję. Wspomniał też, że gdyby między mną a Ewą nie było takiego napięcia, prawdopodobnie dałoby się to jakoś rozwiązać. Wtedy zdałam sobie sprawę, że to ona za wszystkim stoi. Doprowadziła do zwolnienia mnie z pracy, której potrzebowałam, naprawdę lubiłam i w której zarabiałam świetne pieniądze. Poprzysięgłam zemstę. Zaczęłam szukać o niej informacji w internecie. Dzięki jednej z tych płatnych usług w niecałą godzinę trafiłam na żyłę złota. Około trzy miesiące wcześniej Ewa została aresztowana i oskarżona o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w sąsiednim stanie. Z akt sądowych wynikało, że za kilka tygodni miała odbyć się rozprawa. To wystarczyło, żeby ją pogrążyć. Takie zarzuty wpływały na jej licencję zawodową którą zarówno ona jak i ja musiałyśmy mieć pracując w zarządzie zgodnie z prawem stanowym posiadacze licencji muszą zgłosić zarzuty karne radzie licencyjnej a w przypadku aresztowania za jazdę pod wpływem licencje zazwyczaj są zawieszane do czasu procesu zadzwoniłam do właściciela firmy i poinformowałam go o swoim odkryciu był zaskoczony Zgaduję, że Ewa wszystko zataiła, ponieważ doszło do tego na terenie sąsiedniego stanu i być może liczyła, że zarzuty zostaną umorzone. Następnego dnia właściciel zadzwonił do mnie z informacją, że Ewa została zwolniona. Podziękował mi za szczerość, przeprosił za to, w jakich okolicznościach straciłam pracę i zaoferował mi stanowisko oraz pensję Ewy. Poprosił mnie, abym przyszła następnego ranka. Żeby się z nim spotkać i przejąć zmianę po Ewie. Zgodziłam się. Moja zemsta już sama w sobie była słodko satysfakcjonująca. Ale to, co wydarzyło się później, było prawdziwą wisienką na torcie. Przyszłam do pracy wcześniej, spotkałam się z kierowniczką i uzgodniliśmy, że zaczniemy wszystko od nowa. Fajnie. Do otwarcia została jeszcze godzina, a ja znajdowałam się na tyłach lokalu. Gdy rozległ się dźwięk dzwonka drzwi frontowych, wróciłam do głównej części budynku parę minut później i zastałam w niej zapłakaną Ewę. Kobieta niemalże na kolanach błagała właściciela firmy, żeby przywrócił ją na dawne stanowisko. Chyba nie zdawała sobie sprawy z mojej obecności, ponieważ kiedy mnie zobaczyła, całe jej ciało zadrżało, a jej zszokowany wyraz twarzy był bezcenny. Minęłam ją z szyderczym uśmieszkiem i wyszłam na zewnątrz. Ewa dołączyła do mnie minutę później, ale unikała jakiegokolwiek kontaktu wzrokowego. Na odchodne życzyłam jej powodzenia 23. Był to dzień jej rozprawy sądowej. Zostaw Subinka, mordeczko.